że niby mikrofon nie działa. Tak pisaliście po ostatnim odcinku. No jak sprzedawali, to mówili, że działa, więc... no więc ja bym jeszcze go nie słyszał, dam mu szansę. I że mnie znosi na prawo. Tak też pisaliście, że się gapię tutaj i coś tam próbuję odczytać. No problem w tym, że jedyne notatki jakie mam, to mam po lewej stronie, a tutaj to nie mam nic. Postaram się to jakoś w tym odcinku ogarnąć, czyli dźwięk pewnie będzie jeszcze gorszy. A ja będę się gapił teraz cały czas w stronę lewą. W każdym razie zapraszam na kolejne wydanie przeglądu likujowych, czyli magazynu o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. Zaczynamy od meczu tygodnia, a mianem tym można określić tylko jedno spotkanie ze szczecińskiej klasy B. Gospodarze to Zrywko Łbaskowo, goście to drużyna Kasta Majowe ze Szczecina i zobaczmy sobie najpierw trafienie dla gospodarzy. Jakiś tam farfocel. Ale wielkiego szału nie ma, co? No to zobaczmy sobie kolejne trafienie dla gospodarzy. No teraz to już w ogóle szału nie ma, prawda? No o co mu chodzi? O co temu grubasowi chodzi? No zobaczmy teraz bramkę dla gości. A ta jeszcze gorsza, nie? No i o co tutaj biega? Chodzi o to, że ta bramka poprzednia to był gol na 6-1 dla Zrywu Kołbaskowo. A ta kolejna bramka to było trafienie na 6-6. Tak, przegrywali 6-1 i wyciągnęli na 6-6. Tada! No, sytuacja dość nieprawdopodobna. No i trzeba przyznać rację, sytuacja mniej więcej tak nie bywała jak to coś, co wydarzy się za moment w tej akcji. Nie wiem co to za mecz, to wideo ostatnio robiło furorę w sieci, no liga na najlepszą nie wygląda generalnie. No nie chciałbym być na miejscu tego zawodnika. No sytuacja tak samo nieprawdopodobna jak to, że Kasta Majowe przegrywała 1-6 i wyciągnęła na 6-6. Ale wiecie co? Że w tym meczu Kasty Majowe padła jeszcze jedna bramka. Siedem do sześciu. Przegrywali 6-1 i wygrali 7-6. Tak gra drużyna Kasta Majowe ze Szczecina. Kasta Majowe! La, 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 la. Kasta Majowe! Kolejny polski hit. Materiał z tego spotkania podesłała pani Ania. Pani Ania znana ze słynnego profilu Była i Piła, a także z Pociągu do Futbolu. Tak mi się wydaje, że teraz działa w obu tych prestiżowych tworach równolegle. No ale do rzeczy. To będzie mecz Ligi 7. Wiktoria Kołaczkowo kontra Bosir Barcin. Kiedyś z Barcina był Dąb, teraz jest Bosir. No i w akcji zawodnik z Barcina. No i co on tu puszcza? No bramka jak tysiące innych, nie? Jej zdobywcą Bartek Drzewski, ale to chodzi o coś innego, że później bramkarz zespołu z Barcina dostał czerwoną kartkę i pan Bartek stanął między słupkami i miał okazję bronić rzut karny. Tam chyba coraz spierdoli ten gościu. Niszczeli. Mini Dudek Dance? Cicho, bo on nagrywa. Cholera. Jak poszło? O kurde mole, co? O kurwa ty, co się dzieje? Co się dzieje? No i proszę bardzo, gola strzelił, karnego wyjął. Coś czuję, że tak wszechstronny zawodnik to długo w tym Barcinie nie pogra, że pewnie pojawią się jakieś ciekawsze propozycje. A jak już jesteśmy przy ciekawych propozycjach, to na moment wędrujemy do Arabii Saudyjskiej. Tam było wystąpienie w studiu. Hazina hina, msajjal Hilal. Ha? Msajjal Hilal hadaf. Występował zawodnik i jego małżonka. Zawodnik jednego z topowych arabskich zespołów, a małżonka jest fanką głównego rywala. No i ta małżonka pod koniec programu złożyła swojemu mężowi propozycję, że po pierwsze, koleś może hajtnąć się
z kim chce. Co więcej, ona mu ten drugi ślub całkowicie sfinansuje. Dodatkowo kupi mu chałupę. W zamian za co? W zamian za to, że przejdzie z obecnego swojego zespołu do tej drużyny, której ona kibicuje. Jak on zareagował? Chyba na wizji nie zadeklarował, czy przejdzie, czy nie. Ale propozycja nie najgorsza. To była historia z arabskiej piłki, a teraz będzie o arabskiej kuchni. O kebabach. Ale też w związku z piłką podlaską. Taką wiadomość, no już jakiś czas temu wyczytałem w serwisie podlaskapiłka.pl, że jeden z podlaskich kebabów zapragnął być sponsorem jednej z podlaskich drużyn. Więc złożył ofertę, powiedział, damy wam stroje, damy wam pieniądze, no tylko musicie nas reklamować. No i zawodnicy zaczęli ten kebab reklamować, chodzili tam, reklamowali je w mediach społecznościowych, to samo robił klub. I jak się zakończyła sytuacja? Że to kebabowi wystarczyło. Że ta reklama im wystarczyła i kebab nie zapłacił. Wycofał się z obietnic. Więc historia z kebabem dość niestrawna. Dobra, koniec tego pierdzielenia. Wracamy do wielkiego futbolu i zobaczymy sobie teraz w akcji wielki Juventus Turyn. To będzie rzut rożny. Riempie tanto l'area la Juventus. Vediamo cosa succede. No, zagranie dość ciekawe, to oczywiście nie była pierwsza drużyna Juventusu, to chyba była drużyna młodzieżowa. Teraz przenosimy się do Bułgarii, by zobaczyć drobne pachnidełko z drugiej ligi bułgarskiej. No, w tej sytuacji rzeczywiście bramko zapachniało, a w tym spotkaniu grały dwie wielkie firmy. Druga liga bułgarska, ale dwie wielkie firmy, CSKA, Sofia i Litex Łowecz. A teraz spotkanie kolejnej wielkiej firmy, tym razem polskiej, PKS Radość. No i taka zagadka bez nagród. Oto filmik. To jest filmik z oficjalnej strony PKS-u Radość. Tam fragment został wyciszony. No i zagadka brzmi. Co zostało wyciszone? Bo ja nie wiem. Coś tam wyciszyli, ale ja nie wiem co. Ciekawe, czy ktoś ma jakąś koncepcję. To było bez nagród, a ja teraz przypomnę, że jeżeli ktoś ma jakąś ciekawostkę odnośnie niższych lig polskich albo ciekawostkę z zagranicy i podeślę, to ja, jeżeli ten uprzejmy donos wykorzystam w magazynie, to będę nagradzał delikwenta lub delikwentkę bonusem 50-złotowym do gry w Forbecie. Piszcie na maila albo na Facebooka kartofiskowego najlepiej. No i za moment będą podesłane materiały przez pana Marcina. Zrobimy sobie takie Tour de Pologne. Zaczynamy od czwartej ligi warmińsko-mazurskiej. Oficjalna nazwa tej ligi to Forbet. Czwarta liga warmińsko-mazurska, no i zobaczmy, jakie tam rozgrywki ten Forbet sponsoruje. No i jak widać, są to rozgrywki bardzo ciekawe. To był gol dla Concordii Elbląg, a w roli głównej golkiper Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Teraz z północy Polski wędrujemy na Podkarpacie i znowu mecz z udziałem zawodników Unii Nowa Sarzyna. I taka sytuacja w akcji defensor zespołu Unia Nowa Sarzyna. Zrozumiałe zachowanie? No szczerze mówiąc, nie wiem co autor chciał przekazać tą ręką. Ale szablonowe to nie było na pewno. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, taką pętelkę zrobimy, bo zaczynaliśmy w województwie zachodniopomorskim i do zachodniopomorskiego wracamy. To jest ósma liga, mecz Iskra Banie kontra zespół Skrzywina. Iskra Banie wygrała 5 do 1. Straciła tylko jednego gola, ale jakiego? Dobra piła. Jest! Gramy! Można? Można!
No i już witam sprzed Ceraty. Jeszcze tylko krótka informacja o tym, że pod filmikiem standardowo w komentarzu znajdują się reklamy, a z nich dowiecie się na przykład, gdzie można obstawiać mecze B-klasy, czyli 8 ligi. I gdzie można przeczytać analizy szlagierów B-klasowych mojego autorstwa wraz z typami. I to tyle. Dziękuję bardzo i miłych najebek weekendowych życzę.